Dzień dobry kochani. Dzisiaj o najważniejszym polskim poecie, jaki żyje. Mogłaby to być subiektywna opinia wyrażona przed chwilą, a jednak patrząc na częstotliwość zjawiania się tego nazwiska w dyskusjach poetów i poetek o językach poezji, o tym, czym jest dziś polska poezja, albo czym była jeszcze przed chwilą, ponieważ to już 30 lat, właściwie z okładem, Andrzej Sosnowski pisze wiersze, które są czytane, uznawane za Często wybitne, często też niezrozumiałe, dlatego pomyślałem, że jeśli mielibyśmy się wybierać w stronę nowej poezji, to może warto zacząć od Andrzeja Sosnowskiego, żeby po pierwsze, jeśli ktoś nie zna, wiedzieć, kto nadal właśnie piastuje to stanowisko być może najlepszego, najważniejszego poety naszego czasu, a z drugiej, żeby móc go jakoś rozszyfrować, żeby odejść od tej perspektywy, jaką mieli na Sosnowskiego. Czytelnicy w latach 90., że chodzi o brzmienie, o piękno, o impresję, o pewne wrażenia, które nie są pojęciowe czy nie są do rozumienia, nie, nie podlegają sensowi, poprzez bliską lekturę wiersza, a nie jakieś nie wiadomo jakie oprzyrządowanie krytyczne czy filozoficzne, żeby móc coś jednak pojąć. Bo jest co pojmować, sądzę. I będziemy korzystać z wyboru. Zmienia to postać legendarnych rzeczy. Wybór wiersza Andrzeja Sosnowskiego dokonany przez Grzegorza Jankowicza, znanego wielbiciela tej poezji. Tutaj jest to w ogóle książka z odwróconą chronologią czyli najpierw mamy nowsze wiersze, później starsze, chociaż i tak. Andrzej Sosnowski w 2017 wydał już następną książkę, której tutaj. Nie znajdziemy. Jest jeszcze świetny zbiór wierszy pozytywki Marianne Batki, gdzie mamy w Belce wydane wszystkie y, pierwsze tomy poetyckie Andrzeja Sosnowskiego. Niestety jest to biały krok. Można, ja nie zdążyłem y, <zysy> ze swoim poznaniem tego poety, bo myślę, że pierwszy rok studiów to było późno. Jednocześnie, na szczęście. Lepiej późno niż wcale, i jeśli jesteście w tej pozycji, kiedy imię i nazwisko Andrzej Sosnowski nic wam nie mówi, no to zachęcam. Będziemy traktować czytanie wiersza jako przeżycie na poły muzyczne, w tym sensie, że nie będzie zdradzone od początku cała kompozycja tego wiersza i wszystkie słowa w nim zawarte, tylko będę starał się jakby uczyć z wami. Uczyć się z wami języka na nowo, rozszyfrowywać to, co od razu widoczne, żebyśmy próbowali tak stopniowo schodzić coraz głębiej do tego wiersza, który zresztą nosi ten sam tytuł, co wybór, czyli zmienia to postać legendarnych rzeczy. Nie do końca wiem, dlaczego Grzegorz Jankowicz wybrał ten wiersz, chociaż mogę się domyślić, że jest to kawałek poezji symptomatycznej, w tym sensie, że może nam to dobrze wytłumaczyć założenia, może jakieś cele. Może jakieś techniki poetyckie, jakie przejawiają się w całym dorobku pisarza, nadal ewoluującego, nadal zmieniającego się, czy może też w naszych oczach się aktualizuje? Andrzej Sosnowski, wychodząc od estetyzmu do etyki, to z pewnością zaczniemy od początku, czyli od tytułu. Zmienia to postać legendarnych rzeczy wybaczcie, że to będzie jednak przypominało takie, jakbyśmy byli w przedszkolu ale może to może to siądzie żeby zadać sobie pytanie, co to są legendarne rzeczy i szybko odpowiedzieć, że mogą to być rzeczy fikcyjne i wielkie, opowieści, legendy baśnie albo mity są legendarne coś, co wydarzyło się wcześniej albo zaraz się zdarzy, być może przed naszymi oczami zmienia postać tych, że może stają się mniej legendarne albo ich fikcyjna podszewka wychodzi na jaw. Jednak ktoś kontroluje stacje i zwrotnice, śląc nasze pociągi pod wskazany adres. Na razie mało to ma wspólnego Eba, z mitami i legendami. Wiemy tylko to i aż tyle, że ktoś, kogo imienia jeszcze nie znamy, być może nie poznamy w ogóle, panuje nad koleją może ktoś przypuszczał, że kolej jest taka samobieżna i nie wiadomo kto nią zarządza i że wszystko może jest spontaniczne przygodne no przecież oczywiście że nie ktoś zawiązał węzeł i zostawił końce trzeba je utopić w wodzie albo w snach Tutaj już z kolei przenosimy się na nie wiem statki marynistykę mamy węzły i końce które ktoś pozostawia po różnych Splątaniach, związaniach, które nawet na prosty rozum mogą nas zbliżyć do takiego wytyczania drogi, zupełnie tak jak wytycza się miejsce, gdzie zawiązuje się coś, na przykład umowa się zawiązuje różne rzeczy mogą się zawiązywać, ale z tymi końcami tutaj na razie zostajemy z tym, że w sumie ktoś robi coś za nas. Pozostaje może jakaś resztka, z którą coś moglibyśmy zrobić, na przykład wytyczyć inne trasy, albo rozwiązać supły, które napowstawały już, ale póki co to topienie w wodzie albo w snach, bierność, zapomnienie, jakaś może ulga w takim eskapizmie od tego, co się dzieje. Więc nie jest na razie dobrze, jakkolwiek by to nie brać na zdrowy rozsądek, bo mam coś w głębi nie do przedstawienia. Przepowiada to wstrząs w naszym państwie. Nagle cała ta sytuacja z wytyczaniem linii wiązaniem supełków staje się bardzo i osobista, i sprawą wagi państwowej. Coś nie do przedstawienia mogłoby niektóre osoby z was kierować do różnych tendencji w literaturoznawstwie czy w filozofii, kiedy szłoby o reprezentację, ale nie będziemy o tym mówić. Przecież wziąć to... Zupełnie tak jak się to rozumie, czyli w środku mam coś, co, co nie, być może nie da się wyrazić, nie da się gdzieś zaprezentować, odwzorować. Jeżeli myślimy o świecie jednak jako o jakiejś takiej pustej przestrzeni, na którą nakłada się koleje, na przykład, albo że świat jest ciągiem chaotycznych linii gdzieś przepływających, a ktoś tutaj wiąże węzeł, tutaj wytycza stację, ale w środku pyta poeta. I przepowiada to wstrząs w naszym państwie zupełnie tak, jakby cała ta procedura wytyczania dróg mogła prowadzić do buntu, do oporu. Zupełnie tak, jak pomam coś w głębinie do przedstawienia, unoszące się dumą. Mm, ale ten wstrząs może być, może być kataklizmem dla danego porządku rzeczy. Legendarnych rzeczy być może. Bardzo w rodzinie, choć bardziej sierota. Zbyt długo w słońcu z kołnierzem na uszach. Składniowo to, to chyba nie jest dobre, nie? ale wiemy, możemy się domyśleć, że nowa poezja może też bawić się i, i składnią. Zresztą chyba nie od ostatnich kilku dekad w ten sposób próbuje rozbijać to, co, to, co jest normalne w języku. Być może poeta wyraża się tak nieskładnie, bo, jest, bo ucierpi na jakiś udar słoneczny albo jest bliski otępienia, omdlenia od pogody. Może w tym stanie takiego życia i nieżycia, albo jakiegoś takiego półsnu, może zdać sobie sprawę, że przynależy do rodziny, jaki, że jest śrotą. Może przynależy do czegoś więcej niż rodzina, może rodzina jest nie wiem, wyrazem tradycji albo wspólnoty. Idę wzdłuż tamy, ciągnąc koniec sznurka, i rozwiązuję lekki pierścień świata. By wybrzmiało to jeszcze raz. Bardzo w rodzinie, choć bardziej, śroto zbyt długo w słońcu z kołnierzem na uszach. Idę wzdłuż tamizy, ciągnąc koniec sznurka i rozwiązuję lekki pierścień świata. Pamiętamy jeszcze te węzły, sznurki i końce. I tutaj oto ten, który lekko zamroczony gdzieś się przechadza, potrafi od oporu już do czynu rozwiązać to, co zostało zawiązane, przemieszczać się jakoś inaczej wzdłuż tamizy. Może tam nie przebiega żadna kolej. Ta mi zamogłaby nas uruchomić takie myślenie o Sosnowskim, jako jednak mało polskim, gdy idzie o tradycję polskiej poezji, że raczej te angielskie strony go interesowały, albo zachodnie też w ogólności. Ciągnie ten koniec sznurka i rozwiązuje lekki pierścień świata. Jest to wymowne myślę, wystarczająco, aby przejść dalej. Być więc i nie być? Oto jest pytanie. W jego kruchej głębi spoczywa latawiec. Mamy hamletowską frazę, którą możemy rozpoznać, ale też jakoś specjalnie nie trzeba. No, oczywiście można, wypadałoby. Być więc i nie być, to wcale nie jest hamletowskie pytanie, które brzmiało być albo nie być. Jest jedno albo drugie. Zero-jedynkowy system. Tutaj jest coś bardzo dziwnego na zasadzie. Jestem, ale tak naprawdę nie, a może dlatego, że jestem, to też mnie nie ma. Zależy dla kogo, zależy kto pyta. Być może jak mamy tą wspólnotę, czy jakiś system, który gdzieś tam rozpisaliśmy na tej mapce z pociągami, ja i to, co nie do przedstawienia, jest gdzieś pomiędzy, gdzieś poza tym, nie dający się złapać, uchwycić. I o to jest pytanie. A może też chodzi o to, że jest to latawiec z kruchą głębią, cokolwiek to miałoby by oznaczać oprócz kruchości i głębokości. Latawiec to zabawka. Hamletowska fraza, tak samo jak cały kanon zachodnioeuropejski, mógłby być latawcem, bo czemu nie. Latającym na wietrze, który gdzieś przy tej tamizie, e, musimy się od niego chronić. Biegnę w górę ulicy i płoszę gołębie. Ty unosisz oczy i wiatr wyje w dzwonach. To już ostatnie co tu przeczytamy. Nie ma jakichś wielkich wniosków, ale pojawiają się takie dwie rzeczy, które moglibyśmy rozpoznać, jak już traktowalibyśmy poezję jako przestrzeń znaczących słów. Że też gołąb i dzwon tak blisko siebie, nie wiem, czy coś wam świta. To na akademiach czasem się tak mówi w taki sposób. Nie wiem, czy państwo to widzą, albo czy, czy państwo się z tym zgodzą, ale gołąb w wierszu, albo gołębie... W jakiej tradycji jesteśmy, w jakiej tradycji żyjemy? Tutaj się też mówi o tradycji. Mówi się o kanonie. Albo o, o tym, co ważne dla świata, jak świat jest poukładany, uporządkowany, jak komunikacja. Komunikacja to też przecież językowa przebiega. Gołąb to Bóg może być, w wierszu dzwon też chyba spotykany jest na ulicy, szczególnie w pewnych warunkach i okolicznościach, a jednak tutaj gołębie są płoszone, a jedyne, co się z dzwonem dzieje, to nie żadne bicie na wesele, pogrzeb albo mszę, tylko ten sam wiatr, który unosi może poeta, a może latawiec, a może wiersz. Hula, dźwięczy, brzmi. Nic innego się nie dzieje. Ktoś być może kieruje swoją uwagę ku górze, unosi oczy albo na latawiec, albo na jeszcze coś, co może być u góry. A jednak dzieje się tylko to. Płoszone gołębie, obraz impresyjny, poetycki, ładnie wyglądający. Od razu mam jakąś konkretną ulicę, konkretne gołębie po jednej ze stron, jakiegoś chłopca w ogóle, którego sobie wyobrażam. Myślę, że to, to może wam zadziałać. A jak przeczytamy sobie to jeszcze raz, zmienia to postać legendarnych rzeczy. Jednak ktoś kontroluje stacji i zwrotnice, śląc nasze pociągi pod wskazany adres. Ktoś zawiązał węzeł i zostawił końce. Trzeba je utopić w wodzie albo w snach. Bo mam coś w głębi nie do przedstawienia. Przypowiada to wstrząs w naszym państwie. Bardzo w rodzinie, choć bardziej sierota, zbyt długo w słońcu z kołnierzem na uszach, idę wzdłuż tamizy, ciągnąc koniec sznurka i rozwiązuję lekki pierścień świata. Być więc i nie być? Oto jest pytanie. W jego kruchej głębi spoczywa latawiec. Biegnę w górę ulicy i płoszę gołębie. tył unosisz oczy i wiatr wyje w dzwonach. Wspaniale niepozorny, piękny, i myślę znaczący, którego da się próbować rozumieć, nigdy definitywnie, zawsze z tym ironicznym dystansem, bo zdarza się Andrzeja Sosnowskiego czytać przez pryzmat filozofii Pola Demana, czy też jego aktualizacji innych filozofii dotyczących ironii, jako założenia w ogóle poezji, jako nieustającego procesu zbaczania z danego. Tropu z danej drogi znaczeniowej, aby ironicznie przesuwać się, przeskakiwać i nigdy dosadnie nie skończyć na żadnym sensie, na żadnym znaczeniu, aby tak sobie przepływać, aby sobie tak fruwać z tym latawcem. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że coś poczuliście. Jeśli do tej pory nie czuliście nic do Andrzeja Sosnowskiego, to coś może dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia zmieniam to postać legendarnych rzeczy na razie.